Jesteśmy teraz w Kołobrzegu na ulicy Towarowej, gdzie za chwileczkę będziemy sprawdzali, co jest dobrego w Wichłacz Bistro. Także zapraszam na kolejną recenzję, co zjeść w Kołobrzegu. Jesteśmy w Bistro Wichłacz. To jest drugi lokal. Pierwszy, który powstał w 1994 roku, jest na wylocie w stronę Pobierowa, tam między Zdrojów. Tam jest grill. To jest spory kawałek stąd. A Wichłacz Bistro Bar jest w centrum Kołobrzegu, także zobaczymy, co dobrego dają. Wiele pozytywnych opinii słyszałem o tamtym miejscu, a ja z ciekawością szedłem dzisiaj na przykład wszystkim do miejscówki, która powstała w 2019 roku, i zobaczymy, jak tutaj smakuje, czy będzie kontynuacja tego, co jest w pierwszym lokalu, czy zupełnie klapa, tak jak u Rewińskiego. Także czekamy na krem z pomidorów oraz kurczaka supreme. Przed dotarciem naszego posiłku bardzo miła rzecz, tak zwane czekadełko, także zobaczymy, co mamy tutaj. Jakiś twarożek, bułeczkę, także oliwę jeszcze szczypiorkową, także zobaczmy, co mamy tu dobrego. To jest tego rodzaju twarożek. Bardzo pozytywnie zaskoczony jestem. Rzadko w Kołobrzegu dbają o to, żeby czekając na jedzenie było tak zwane czekadełko. Samo czekadełko jest już bardzo smaczne. Zobaczymy, jak będzie reszta. Zaczyna się naprawdę dobrze. No i właśnie to, co widzicie przede mną, dotarła zupa. Tak wygląda zupa z pomidorów pobitych, pomidorów pelati. Także zobaczmy, jak smakuje. Czy smakuje tak dobrze, jak wygląda. Także bardzo przyjemny smak prawdziwych pomidorów. Konsystencja, widzicie, mam nadzieję, że to widzicie. Nie jest to przecier, tylko prawdziwe pomidory. Także naprawdę polecam, są bardzo smaczne. Ta pierna zielona to jest pierna espuna, tak zwana espuna bazyliowa. Także w połączeniu z pomidorami obłędnie to smakuje. Powiem wam, że dawno nie jadłem tak dobrego zupy pomidorowej. Jak spał, tak wał. Akurat to jest to akurat
Tutaj akurat nazwali to zupę z pobitych pomidorów pelati z espumą bazyliową. I jednej rzeczy muszę się doczepić, brakuje mi malutkiej grzanki, bo jest tak dobra ta zupa. Zamiast wylizywać, bo niekulturalnie jest wylizywać talerz w restauracji, że mam ochotę po prostu spakować ten talerz, wylizać go u siebie w pokoju. Właśnie przede mną wyglądał kurczak supim z pire z ziemniakiem z pieczonym czosnkiem, z pieczonym pak choi'em, sosem wirsz oraz demi glaze. Zobaczcie, jak się prezentuje. Także czas zatopić kły w tym kurczaku. Może tak dawno używałem szpiców i że człowiek zapomniał, że to jest trzyma się nóż widelec. Soczyste łódko z kurczaka z krupiącą skórką, to jest coś, co uwielbiam. Dlatego jeszcze dobry skład, dobre przyprawy mam naprawdę wyśmienite danie. Proste danie, które można ten dobrej jakości ziemniaki, tutaj pire też bardzo dobre wyszło. Rzadko mi się zdarza, żeby mieć ochotę wylizać talerze, także jak widzicie, bistro Wichłacz naprawdę robi tak zwaną robotę. Porcje są może nie są gigantyczne, ale są ok. To jest to najważniejsze, że do restauracji nie chodzimy się nażreć, tylko spróbować czegoś nowego, czegoś innego, czego nie robimy sobie w domu, więc kurczak supreme z sosem wirsz, z pieczonym pak choi'em, z pure z pieczonym czosnkiem, naprawdę genialne. Jestem po prostu pod wrażeniem. Także podsumowując mój pobyt w Kowrzygu, jedna wtopa, dwa lokale godne polecenia. O wtopy na pewno już przeczytaliście, nie obejrzeliście film, także polecam Bistro Wichłacz, a jestem ciekaw, jak smakuje ich pierwotnej lokalizacji. Bo jeżeli równie dobrze jak tu, to chyba przyjadę na weekend tylko i wyłącznie do Kołobrzegu spróbować jak najwięcej potraw z Wichłacza. Także trzymajcie się, pamiętajcie o kciuku w górze, zasubskrybujcie kanał. Do zobaczenia w następnej recenzji. Pozdrawiam Stanisław w okazji podróżnika. A tak się prezentuje Bistro Wichłacz. Thank you.